Dzień dobry. No to dobiliśmy do okrągłej 200. Dwójka z przodu to już jest poważna sprawa. A kurczę, jeszcze 800 przed nami. I z tej właśnie okazji spotykamy się dzisiaj tutaj, gdzie to wszystko się zaczęło. W styczniu 2013 roku. No ale jeszcze 800 przed nami. Na dzisiejszy odcinek mam kilka ciekawostek, które mam nadzieję, że rzeczywiście Was zainteresują. Nie są one jakoś szczególnie posegregowane, kolejność po prostu przypadkowa, no ale sami zdecydujecie, czy rzeczywiście jedne bardziej Was zainteresują, inne troszkę mniej. No to zaczynamy. Panie i panowie, Jimmy Young, znany co po niektórym zapewne fanom WWE, występował w Ring of Honor w latach 2005 i 2006 i na jednej z gal w 2006 roku postanowił wyzwać do walki Bruce'a Leroy'a, który do tej pory zwykle wspomagał go. ROH, mimo że doceniało jego talent, to wkurzyło się na niego, ponieważ tego wyzwania dla Bruce'a Leroy'a oni wcale nie zabukowali. Jimmy po prostu poleciał tu kompletnie stuprocentowo shootowo, co jednak nie było absolutnie uzgodnione z Ring of Honor i wcale im się to nie spodobało już po fakcie. Dlatego też Jimmy odbębnił swoje terminy, z Bruce'em nie zawalczył i z federacji odszedł. Styczeń 2006 roku. ROH zorganizowało event o nazwie Hell Freezes Over, czyli tłumacząc na polski piekło zamarzło. I teraz uwaga, skąd taka nazwa? Bo widzicie, kiedy Booker ROH Gabe Sapolsky został zapytany w wywiadzie, kiedy w Ring of Honor wystąpi Chris Hero, który na tamten czas był głównie wrestlerem Combat Zone Wrestling, Gabe odpowiedział, że wtedy, kiedy piekło zamarznie. No i co? No i na gali Hell Freezes Over zadebiutował Chris Hero, co więcej, walcząc o pas ROH World Champion z Brianem Danielsonem. A jeżeli chodzi o to, dlaczego jednak Hero został zabukowany na ROH, odpowiedź jest prosta. Zdecydował pieniądz. Davey Richards według pierwotnych planów miał zadebiutować w ringu ROH podczas gali o nazwie The 100 Show w kwietniu 2006 roku, ale tak się nie stało, ponieważ wrestler doznał jakiejś tam kontuzji. A gdyby nie ten uraz, mogłoby być ciekawie, ponieważ tak przynajmniej informuje Shane Hagadorn, który tam przez kilka lat występował w ROH i ma tam, wiadomo, jakieś tam informacje zawsze z wewnątrz. Mogło być ciekawie, ponieważ podobno krążył wówczas pomysł, aby Davey nie tylko zadebiutował na tym show, ale też pokonał Briana Danielsona i odebrał mu pas ROH World Champion. Już podczas swojej pierwszej gali przeciwko jednemu z głównych filarów tej federacji. Odważny ruch, który na pewno poskutkowałby zupełnie innym rozwojem akcji w dalszych miesiącach, a nawet właściwie nawet i w dalszych latach niż tak jak to ostatecznie mieliśmy. No tak się w sumie nie stało, ale cóż, 5 lat później, czyli w 2011 roku, Davey Richards już jako taki stały wrestler ROH, no tak czy inaczej, został tym głównym mistrzem. Rok 2006, Kings of Wrestling, czyli Chris Hero i Claudio Castagnoli, mistrzami tag teamowymi w Ring of Honor, występujący po ciemnej stronie mocy. I zgodnie ze storylinem różne drużyny starały się odzyskać pasy w ręce tych, którzy szanują Ring of Honor. I w tamtym czasie ROH często z wyprzedzeniem poznawało nazwy eventów przed tym, zanim się one odbyły. I tak też było w przypadku eventu, który odbył się 25 listopada 2006 roku. Event został nazwany The Throne, co z angielskiego oznacza zdetronizowany, pozbawiony władzy, i kto umiał dodać 2 do 2, wiedział już, że na tej gali dojdzie do zmiany posiadaczy pasów. Wiedział z wyprzedzeniem, tym bardziej, że wtedy były te pasy tag teamowe ROH były
jedyne tytuły, które były bronione tego dnia, tak więc oczywiście Kings of Wrestling na tej gali faktycznie zakończyli swój title reign na rzecz Christophera Danielsa i Matta Sydala, tak więc spoiler przez duże S, przez gigantyczne wręcz S. Bobby Dempsey, taki sobie wrestler, który kiedyś występował w Ring of Honor i swój okres występów w Ring of Honor, może inaczej, swój okres pracy dla Ring of Honor zaliczył do najcięższych w swojej karierze, a chodzi dokładnie o trenowanie w akademii pod opieką CM Punk'a. Jak powiedział Bobby, po brzuszkach ciężko było mu złapać oddech, a po pompkach ręce wręcz płonęły. Dlatego też jeden z adeptów zrezygnował po ćwiczeniach przysiadów i rzekł do reszty: nie bierzcie ze mnie przykładu. Evan Starmore, taki sobie też pewien jegomość, który kiedyś był adeptem Akademii ROH pod opieką CM Punk'a, tak więc też już lat temu trochę, kiedy CM Punk jeszcze występował w Ring of Honor. W tamtym czasie, czyli no który to mógł być rok, tam 2004-2005, Evan miał ciężki okres w życiu. Rzucił szkołę, oczywiście potem przyznał, że to nie był najlepszy pomysł w jego życiu. Pieniędzy miał no nie za wiele, w związku z czym miał zaległości w opłacaniu należności za trenowanie w szkółce ROH. I z tego też właśnie powodu oficjele ROH nie wyrażali zgody na to, żeby wystąpił on w ringu. Mimo tego, że pod względem umiejętności był już na to gotowy, na to, żeby już tak oficjalnie zadebiutować na gali z fanami. I tutaj właśnie CM Punk wykazał się dobrym uczynkiem ze swojej strony, mianowicie zapłacił należności za swojego ucznia, ponieważ widział on jego pracę podczas treningów i uważał, że chłopak zasługuje na swoją szansę. No ale powiedzmy, że takiego happy endu pełnego tutaj nie ma, ponieważ no, chłopak no, ostatecznie tam wystąpił na gali, tam w sumie wystąpił tam w ringu ROH ze 2-3 razy, ale i tak kariery w ROH nie zrobił. No cóż, przy okazji też warto tutaj wspomnieć, że kiedy CM Punk walczył z Austinem Aerisem o pas ROH World Champion na gali Death Before Dishonored 3, wtedy to Evan Starmore specjalnie dla CM Punka wybrał się na tą galę, jadąc samochodem 16 godzin z Florydy do New Jersey. Wspominałem wcześniej o gali The 100 Show, czyli innymi słowy event ROH numer 100 w historii ich istnienia. I kiedy zbliżała się ta okrągła setka, Ring of Honor chciało sentymentalnie powrócić do tego, co było na początku. Bo widzicie, kiedy odbywał się ten pierwszy inauguracyjny show w lutym 2002 roku, wtedy main eventem gali był Triple Threat Match, Brian Danielson, Lowkey i Christopher Daniels. I ROH chciało w ten sposób zatoczyć koło, że na tej gali numer 100 chcieli zabukować rewanżowe starcie tej trójki wrestlerów, ale to się jednak nie udało poczynić, ponieważ 3 miesiące przed galą Lowkey opuścił federację z powodu nieporozumień biznesowych i cały misterny plan. No i chociaż Lowkey na gali nie wystąpił w ogóle, to tutaj można też przy okazji wspomnieć, że podczas tego eventu pierwszy ROH World Champion otrzymał taki lekki hołd od swojego kompana Homicide'a, gdy ten podczas swojej walki wykonał double stomp na stół, tam bodajże Roderickowi Strongowi, jeżeli dobrze pamiętam z tego, co tam czytałem. Słówko odnośnie trenowania w szkółce ROH, ale właśnie tam przed laty. Jaka była różnica pomiędzy trenerem Austinem Aerisem i trenerem Brianem Danielsonem? O tym opowiedział nam kiedyś Red Titus. Mianowicie, u Austina Aerisa było tak, że u niego uczono się podstaw, a sam Aries był tak no, w miarę wyrozumiały, w tym sensie, że no, jeżeli zdarzy ci się tam parę minut spóźnić na trening, nie ma problemu, ok, przebieraj się, wstawaj na ring i jedziemy dalej.
Bryan Danielson, czy też jak kto woli Daniel Bryan, był trochę bardziej zdyscyplinowany. On też, zacznijmy od tego, że uczył bardziej zaawansowaną grupę. Dlatego też u Bryana Danielsona dodatkowe ćwiczenia, jeżeli spóźnisz się chociażby o jedną minutę. A ponieważ Red Titus przybywał na trening prosto z pracy, zdarzało mu się praktycznie 9 na 10 razy, że nie był w stanie się wyrobić punktualnie i chociaż jego spóźnienie, przynajmniej tak sam twierdzi, wynosiło dosłownie 3 minuty, no niestety jako osoba spóźniona musiał wykonywać dodatkowe ćwiczenia, czyli m.in. dodatkowo odbijanie od lin, dodatkowe pompki czy dodatkowe przysiady. Ale jednocześnie Red Titus przyznał też, że była to też dla niego całkiem niezła lekcja tej dyscypliny i właśnie lekcja wytrzymałości. No generalnie rozumiecie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A nam wyszedł właśnie 200. odcinek ROH Castu. No i tak jak mówiłem, jeszcze 800 przed nami i można iść na podcastową emeryturę. Dziękuję wszystkim. Mam nadzieję, że będziecie ze mną przez te pozostałe 800 odcinków, jeżeli dożyjemy jeszcze przez tyle lat. Oglądajcie Ring of Honor!